Dzień dobry, witajcie. Udało mi się, słuchajcie, z wczorajszego dnia skręcić vloga, także jak obiecywałam w sobotę, będzie w sobotę. Jak to oglądacie, to na pewno już o tym wiecie. I mamy co? Piękną sobotę, słoneczną, świeci słoneczko, jest naprawdę przepiękna pogoda. Co prawda może za ciepło nie jest, ale jest super. I wiecie co? Padam na pomysł, że dzisiaj jeszcze Wam pokażę tą kabinę prysznicową. Bo jakieś promienie lepsze są, już nawet chyba nie trzeba ściereczki. Także naprawdę cud malina. Dobra, już Was nie zanudzam. Myślałam, że ścierka się przyda, ale jednak fokus dał radę bez tego. I ja co? Ale świeci słoneczko. Zaraz biorę vloga, eksportuję. Muszę zrobić jeszcze miniaturkę. A nie, zanim eksportuję, muszę jeszcze go przejrzeć. Masę ukręciłam na naleśniki, także zaraz idę robić sobie śniadanko. I dzisiaj jest taki plan na wieczór. Muszę wykupić Cloud MMA. Ciekawią mnie ludzie, którzy biorą udział właśnie w walkach. Kamila może trochę mniej, ale obiecałam mu i muszę dotrzymać słowa, że dzisiaj będzie taki męski wieczór. Ja i on, bo mówię, jadę, słuchaj, po piwo, kupię piwo i zrobimy sobie taki, o, wieczór, za to, że ty nie przepadasz za, czy przypadam, obejrzę, ale to jakoś tak, wiecie, nie paja dużą sympatią i stwierdziłam, że mu to wynagrodzę, żeby ze mną obejrzał i trzeba kupić piwo, chłopa przekupić, no, także taki będzie męski wieczór, w roli kobiecej, no. I co jeszcze dzisiaj mam w planach? Zrobić brwi, bo mam na to czas, więc muszę jeszcze zrobić brwi. Dobra, pewno kardio wskoczy. Cały czas nie jadę na siłownię, bo ten nagaskar, ja nie wiem, słuchajcie, odwalam ten nagaskar. Tak, zginam, tak, to mnie kurde boli. No. Także z Wami się przywitałam, a ja lecę na śniadanie. Tu tak, a tu tak. Odwiedźcie ten sam temat. To jest, słuchajcie, pies naleśnik. Na pierwszym miejscu zawsze naleśniki. Tak, Czesiu? Nic innego. O Boże. Chłopaki, słuchajcie, działają na dworze i robią przy okazji sobie grilla. A ja się zapam na kiełbaskę. Ale to jest piękne, jak na świeżym powietrzu już można zjeść. Zaraz mu zaniosę. Poniesiesz taki... Bułki też mam udać? Nie. Mogę? Już czy jeszcze używasz? No czy jeszcze będę? No to co? Jeszcze na leśniku się zjadłam. Oczywiście Czesiek cały czas mnie pilnuje. Czesiek, gdzie ty jesteś? Widzą cię? Chyba cię widzą. No dobra, taki mały kawałeczek. Dobra? Numery. Dobra, jedziemy na zakupy. Wykupiłam dostęp do Cloud MMA, więc będziemy oglądać. O 20 się zaczynają, także jadę teraz. Kupię co obiecałam i ten sos muszę kupić z papierka, bo wczoraj dwa zużyłam i nie będę mieć dzisiaj na nic, nic na dzisiaj. No, także dzisiaj właśnie robię obiadek w domu. A jutro chcemy sobie gdzieś wyjść, za to, że wczoraj nigdzie nie wyszliśmy sobie na kolację, coś dzień mężczyzn. Także spóźnionego też będę życzyła panom, którzy mnie oglądają, najlepszego. Jesteście zajebiści, pamiętajcie o tym. No, także jadę na zakupki. Malutkie. Dobra, jestem, wróciłam. Jeśli chodzi o zakupy, to w sumie nic takiego, bo kozel gdzieś tu je trzeba. Niech się chłodzi. Słuchajcie, o to mi chodziło. Spaghetti, cztery sery z brokułami. To fajnie się właśnie wtedy mi tak, że tak powiem, ściągnęło z makaronem i wtedy robiłam z rybą, z tego co pamiętam. To jest spoko. No i woda, bo wodę potrzebuję gazowaną do naleśników. Za każdym razem latam na górę. No, także to jest wszystko.
No dobra, a plan dalej jest taki, że nie mogę dźwigać ciężarów i siłka dzisiaj odpadła, jestem ciekawa, jak będzie jutro. Generalnie ja sobie tą rękę w ogóle nie oszczędzałam, sprzątałam, wiecie, wszystko robiłam. Dzisiaj niby trochę lepiej, bo ją dzisiaj nie nawet wyrażałam, bo praca była tylko i wyłącznie przed laptopem. Więc może jutro się wybierzemy, albo tylko Kamil, albo razem, zobaczymy. Więc plan jest taki, włączam wosk. Niech się grzeje, a ja idę, słuchajcie, robić cardio. To mogę. Tu mi przy tym ręka nie przeszkadza. Idę robić cardio. Jak zrobię cardio, to wosk mi się już zrobi do tego czasu. Już niedawno. Zrobię brwi, prysznic, pewnie obiedzik i powolutku do Cloud MMA. No i już. Można powiedzieć, że teraz wyglądają brwi nie miałam, bo tak ta czerwień się wybija. Zawsze mam taką czerwoną skórę po wosku, ale to rzecz normalna. Jak ktoś ma bardziej wrażliwszą skórę, to wszystko załagodzi, krem wysmarowałam. Na razie nawet pęstetą nic się nie bawię, to sobie mogę nawet jutro przelecieć. Ważne, że z grubsza powyrywane. Tak, po usuwaniu makijażu permanentnego wam się pokazywałam w poprzednim vlogu. Nie, dwa razy jeszcze do tyłu. To właśnie też tak podobnie wyglądało, że tutaj wszystko takie czarne, a tu taka ściana, biała maska bez brwi. Ale będzie to ładnie wyglądało, jak skóra się uspokoi. No i nie będziemy robić obiadu, bo mama zaprosi nas na obiad. Także nie będę gotowała. Dzisiaj, słuchajcie, serwusik obiadowy mamy, jak mówiłam, kotleciki, czy nie mówiłam, nie wiem, buraczki, ziemniaczki i przed chwilą właśnie powiedziałam, jak to pięknie wszystko wygląda, jak jest to samo. Jemy, smacznego. I Czesiu też. Czesiu też, tak? No i już. Obiadek zjedzony i zobaczcie, koło pół godziny. Ja tutaj fokus to mnie naprawdę, o. I już, że tak powiem, zaczerwienienie zeszło. Sobie wcześniej położyłam tutaj wszędzie retinol, tutaj gdzieś od tej strony tylko u góry, bo wiadomo, wosk jest taki, że nam trochę szarpie tą skórę jednak, to wiecie, żeby ten retinol nie migrował mi tutaj po twarzy i nie dostał jakichś niepotrzebnych rzeczy. Tutaj jest ta skóra, wiecie, gdzie było robione. Już ten czas odpowiedni minął, więc położę sobie kremiczki. Także widzicie, pół godziny minęło i zaczerwienienia już nie mam. Jeśli chodzi o pielęgnację na wieczór, to jest Janda. Ale wiecie co, tak pod oczy sobie położę Kills. Chcę wam powiedzieć, że raczej będę szukać czegoś innego teraz, jak on mi się skończy. Nie jest zły, ale powiem wam, że chciałabym poszukać czegoś innego. Jakoś takiej nie poczułam zarąbistości w nim bardzo. Nie jest zły, bo nabliża i naprawdę czujecie, że produkt fajnie jest nabliżający, ale ale no nie, tu sobie jeszcze damy, bo ten z awokado naprawdę fajnie nabliża, więc niech tutaj też sobie, chociaż wcześniej dam niwajkę tutaj na te okolice, gdzie robiłam woskiem. Okej. I teraz Janda. Ostatnio trafiłam na takiej osadzie TikToka, gdzie kobietka pokazywała, jaką ilość powinno się nakładać kremu na twarz. Nie wiem, dla mnie to było zdecydowanie za mało. To było tak mało, jak to, no nie wiem, z czym ona tam się zajmowała, czy rozpisywała pielęgnację, czy co. Bo użyła takiego słowa, że jej jakby klientki, kursantki, no nie wiem, zwał jak zwał, że jak 30 ml zużywają w ciągu miesiąca, to się zapadza głowę. Ile ta Xemos ma? 40. No nie, to w sumie na miesiąc go nie zużywam. Troszkę dłużej mi starcza. Ale ma 40. No nie wiem, ja lubię położyć tego kremu, żeby czuć te właśnie nawilżenie. Zwłaszcza właśnie na wieczór. Bo to się i tak mi wchłonie.
Ale wiadomo, nie idzie na to makijaż, więc bez przesady. Niech tutaj to nawilżenie będzie. Niektórzy mnie lubią, bo uważają, że no i może być taka też tendencja skóry, że jakby zapycha, nie? I wtedy... Ale no... Ja jakoś czegoś takiego bardzo nie zauważyłam. Na usta położę sobie, bo na pewno będziemy coś jeszcze jeść. Spoko jest, tylko mi się te zakręcanie popsuło i teraz się kręci. O. Ale jest fajne. Takie drobinki ma, czyli troszeczkę jakiś peeling. No, także ja pielęgnację wieczorem zrobiłam. Jakaś godzina została do Cloud MMA. Na pewno będzie spóźnienie, jak to u nich. Pamiętam, jak raz dokupiliśmy, o matko. Jednej, drugiej nie obejrzałam, bo nie działało w ogóle, jakiś problem mieli. Nie pamiętam, to chyba była dwójka Clouda. Bo teraz to jest trzeci albo czwarty raz. Trzeci jakoś nie oglądałam. Słyszę, że Czesiu przyleciał. Także idę do pokoju, nie wiem co będziemy robić, ale będziemy czekać na Klauda. A oglądał to jest was? Jak to jest was oglądał, to napiszcie w komentarzach, czy w ogóle chociaż jedna osoba się znalazła wśród was, która też się interesuje boksem. Ja osobiście wam wspominałam, ja chętnie chodziła na zajęcia boksu. Tutaj gdzie chodzę do Well Fitness, to niestety nie prowadzą zajęć boksu, ale w Łodzi jak byliśmy wtedy raz właśnie na siłowni, to tam były były w ramach, wiecie, tego całego abonamentu zajęcia właśnie boksu, no ale do Łodzi jeździć to tak, myślałam nad tym nieraz, ale generalnie mi się osobiście podoba to, nie myślałam, że kiedyś to w ogóle polubię, mi się podoba i sama osobiście chciałabym chodzić i właśnie nauczyć się boksu. Jest to coś fajnego, innego, takiego, gdzie uczy waszego charakteru. Tak jak pamiętam, brałam udział w, nie wiem czy to zawody, to była Fundacja Kobieta Niezależna i trzeba było codziennie biegać i to pamiętam deszcz, nie deszcz, zimno, nie zimno, to trzeba było pobiec, zrobić swoje i to było takie, pamiętam nieraz nagrywałam na Instagramie relacje, to takie uczy charakteru, to tak samo na siłowni, macie już siły, już się odpuścili, razy tak mam, że robię trening, mówię nie, już mam dosyć, w połowie jadę do domu, ale no, po coś przyjechaliśmy na tą siłownię, godzinę odpękać swoją i wyjść, bo ja tak godzinę przeważnie jestem, max godzina 20, no, także... Ja lubię, tylko tak, siłownia, cardio, teraz basen, jeszcze boks. Ostatnio mój brat tak skomentował, niedługo to w ogóle nie będzie miał czasu na nic, więc no bez przesady, może jak coś się kiedyś zmieni, to... Czemu Czesio szczeka? Pewnie się wkurza, że go nikt nie wpuszcza, także idę zaraz. To właśnie... Będę może myślała nad boksem, żeby coś się nauczyć. Także napiszcie, jak ktoś was oglądał też Cloud MMA. Dzisiaj było ognisko i Czesiu wali ognichem, takim wiecie, taką kiełbasą z grilla, także nie ma bata. Czesiu, idziemy brać prysznic. Ja wiem, że ci się to nie podoba. Jak ktoś by był ciekawy, Czesia szampon to jest ten, bardzo fajny, sprawdzony, także myju, myju. Czekaj, trzeba trochę cię wycisnąć teraz. Jak skok z brzoskwini. Nie, to z pomarańczy prędzej. Jopo. O tak, to najfajniej, co? To jest najfajniejsze, Czesiu, tak? Opal. Siadamy? Ale szczurek. Trochę przeczyszczamy cię. Kat szczotkę to lubi. Czesiu, czesać się. A Czesiu najbardziej lubi tak się suszyć. W ręcznik. No jak tam misiek? Prawie suchy, tak do 80%. Bardziej go nie męczę. Będzie w pokoju, to sobie to schnie, tak? Idziemy na kabanosa. Teraz na broda, tak? Gdzie masz piłeczkę? Trzeba zrobić piłeczkę. I nabijamy
piłeczkę. Jak ktoś nie wie, o, żeby Czesiu tak szybko nie zjadł, tak Czesiu? No, idziemy. Najlepsza publiczność już jest. To jest idealny czas, żeby rozpocząć galę. Cloud MMA 4! Panie i panowie, jesteśmy w Łodzi, w niesamowitej Atlas Arenie. Ja tam powinnam być, bo Łódź. Co chcecie? Chcecie chleba i igrzysk. I to się dzisiaj wydarzy. Potężne konflikty zostaną rozwiązane i klatka już dziś zapłonie! A pachnie? No powąchaj. Dla niej i dla niego. No ale właśnie w tym bliskim dystansie, kiedy jest dociskany do siatki, takiej możliwości nie ma. Naprawdę gargantuiczna różnica. 137. Tysiu, tak zimno, czy idziesz, Lulu? Śmiesznie wyglądasz. Zanęła lekcji mocno na nogach, też trafiła prawo. Kilka lat temu powiedział, że te panie będą prezentowały taki poziom, jeżeli chodzi o swój. Ale finalnie, co się chce sprowokować, chce wyczuć dystans? Na tej walce, ale również i w trzymie. DJ serwuje nam coraz większe hity i widzimy, że naprawdę. Dziobę, kogo obstawiasz? Widzę, że trzymasz mocno kciuki. Nie ma co się uczyć tysiąca technik, tylko mam się jedno podzielić tysiąc, a potem nawet tysiące razy. Panie i panowie, po tym starciu. Uciekaj do szatni. Panie i panowie, być może zaczynamy jeszcze raz. Lexi Chaplin! Zobaczcie Czesia. W trakcie walki, po walce, naprawdę zdarzyły się dużo szacunki. Ten kibic odpadł. Myślę, że naprawdę każdy może... Dzień dobry, witajcie. Będzie chwilowo chodził wiatrak, ale zaraz się włączy, bo jest włączony, ale swój czas musimy mieć. Z rana zrobiłam sobie bieżnię. Wzięłam prysznic. I robię pielęgnację. Stwierdziłam, że się do was odezwę. Kurczę, wczorajszy wieczór był tak super. Ja powiem wam, że tak lubię te emocje związane właśnie z MMA. No bardzo. Tylko ja właśnie lubię bardziej ten świat, a nie taki typowo bokserski. Tamten mnie nie jara, a tutaj wiecie, gdzie ludzie tak zwane influ i nie tylko, bo tam są i czasami i aktorzy, i sportowcy, różni ludzie się trafiają. To bardziej mi odpowiada ten świat. No i kurde, fajny ten wieczór był, bardzo mi się podobał. Parę tylko zacięć było, bo pamiętam, jak wykupiliśmy pierwszą edycję, czy drugą? Chyba drugą, to w ogóle połowę nie obejrzeliśmy, to wam na pewno wspominałam. I byłam wtedy, pamiętam, taka zła z Kamilem. No ale bardzo fajnie, bardzo sympatycznie, dobrze się bawiliśmy. I to najważniejsze. A ja co? Jakie plany? Plany są, słuchajcie, tak, jest w ogóle piękna dzisiaj pogoda. Pokazuje mi 11 stopni, jeszcze takie lekko zaczerwienione mam. No niestety ten aparat widzę, że coraz mniej ze mną współpracuje. Musimy się przemęczyć. Trudno się mówi. I powiem ci wam, że średnio mi się, kurczę, chce wychodzić dziś na obiad. Dzisiaj nie wiem, jakiego dzisiaj lenia mam. Mam ochotę stać w domu i albo właśnie wykorzystać tego kurczaka, zrobić z makaronem, jak to robiłam w piątek, albo po prostu zamówić placka, czego Kamil będzie niezwykle zadowolony. Nie wiem, zobaczymy. Kamil póki co pojechał na siłownię. Moja ręka niby jest teraz ok, ale jeszcze jak o tak zginam i tu naciskam, no to boli. Także niby, słuchajcie, nie jest źle, ale rewelacji też nie ma, także, a chciałabym jednak jak najszybciej wrócić do tych swoich wszystkich sportów, brakuje mi tego, nie ukrywam, że nie, na przykład jutro z poniedziałek bym już wybierała się normalnie na basen, no ale nie wiem, czy coś z tego będzie, czy jutro jeszcze będzie taki dzień, że niestety nie, dopiero może wtorek na siłownię, zobaczymy. Zjeżdżam już, całkowicie się widzę. Szlafrok. Zaraz muszę wysuszyć włosy. No, Kamil wróci, zjemy śniadanie i zobaczymy, jak to dzień się dalej potoczy. Także tak, powiem wam, że nie mogę się doczekać coraz bardziej tego swojego odrostu naturalnego, żeby takie zrobić sobie porównanie. Bo on jest jeszcze za krótki, żeby coś stwierdzić.
ale im będzie dłuższy, tym będę bardziej wiedziała, czy ja chcę ten swój kolor naturalny, czy nie. Więc musicie się uzbroić w cierpliwość, że będę na ten temat mówiła we vlogach, bo taki o. Taki jest kobiecy dylemat. W ogóle nie pokazałam kosmetyków. Janda, tonik hialuronowy. Pod oczy serum z Eveline. Podlinkuję wam. Janda koncentrat młodości na buźkę. I co? I teraz położymy sobie pod oczy. To jest Kiehl's. Ale nie ma, powiem wam, takiej niedzieli dzisiaj, jak była w tamtym tygodniu, że było cieplej. Po prostu było cieplej, wtedy było około 15 czy 16 stopni. Jeszcze trochę może na te właśnie zaczerwienione moje brewki. Właściwie to okolice brwi. Kamil mówi, że tak mu się nie chce jechać na siłownię samemu. Ja mówię, co, no mogę jechać z tobą, zrobię kardio na siłowni, jakby to żaden problem, ale co ja będę robić kolejne pół godziny? Stać na ciebie, patrzeć się? Mówię, jedź, jedź. I Janda. Na buźkę, potem jeszcze sobie nałożę filtr 50. Także zobaczymy. Ale powiem wam, że naprawdę tak się cieszę, że wróciłam w końcu tego retinolu. No inna naprawdę jest skóra. On mi taką robotę robi z cerą. Jeszcze tu na dekolt szyję. Idę suszyć włosy. Ale prowadzą te promienie, że tu jestem jak ściana biała. No dobra. Muszę, słuchajcie, moje gąbki wyprać. Bo zauważyłam w słoiczku, że już mam ostatnią. Wszystkie są do prania. Ja zawsze trzymam zużyte po każdym makijażu w pojemniczku. I potem ciak do woreczka na ekspres, żeby nam... Bo ja biorę w pracy. Kto nie wie, na 90 stopni i one też się pięknie wypiorą. A jeśli chodzi o pranie, to wlewam płyn do prania, mi się super te sprawdzają z Carrefoura i dodatkowo stwierdziłam, że dam ten nadwlewan sodu, on jest super, słuchajcie, zamiast wybielacza wanisz, po prostu umywa, to jest zarąbiste do białego i stwierdziłam, że do gąbeczek też wsypę pyk 90. Dobra, robimy śniadanko. Ja mam z parówką, wcześniej podsmażyłam, jajeczko, kiełki, szczypiorek. Kamil ma tradycyjną jak lubi, pomidorki malinowe, herbatka, Kamil ma bułeczkę. A wiecie, taka fantazja mnie naszła? Na to, żeby trochę sobie sypnąć sera. Nie wiem, co mnie wzięło, ale mam taką ochotę. I do tego keczupek. O tak. Dobra, to tak, średnia 32, tradycyjne, sos czosnkowy. Ja też wziąłem czosnkowy, tylko to dwa razy. Mhm. Czyli to coś tu było na dole. Nie, będzie mało. No, a chcesz coś dodatkowo? A poczekaj, co tam jest? Nie pamiętam. Tu masz ser carbonara, mozzarella, szynka boczek oregano. Sos carbonara, ser. No. Szynka boczek oregano. Czy wyznaczyli czas dostawy? 25 minut 50, nie określiliście. Okej, stanęło na pizzy w domu. Już kierowca podjechał, Kamil zszedł. Nie chciało nam się, potem zaczęło tak lać,
bezsłonecznie w ogóle się zrobiło już po 12. Ja mówię, nie mam ochoty. Jeszcze miałam ochotę na piri piri. Nie wiem, czy ktoś z Was jadł. Jest dobra. Ja dam co prawda tylko raz. Się mi naszło, ale nie chciało mi się. Czekam ze słonecznymi dniami. I w ogóle zamówiłam, słuchajcie, pizzę z gruszką. Nigdy takie nie jadłam. Nigdy. Solik się wtedy przyda, jak będzie. Oczywiście Czesiu z tobą idzie. Jakby nie było inaczej. Dobra. Więc tak, Camilo ma relaks. To jest ze sosem czosnkowym, papryką giappello, pieczarkami jako dodatek. A tak to był boczek, sos chyba carbonara. O, i szynka. I szynka. A ja mam taki wynalazek. I tu u mnie, słuchajcie, jest polo. Tak, u mnie sos śmietankowy, ser mozzarella, ser pleśniowy, gruszka, kurczak w ziołach, paski chili, oregano. Także może być pikantnie. Próbujemy. Jeszcze takie nie jadłam. Fajnie te takie paseczki wyglądają. Muszę Wam powiedzieć, że fajne te smaki. Gruszka to zrobiona takie plasterki. Ej, jest bardzo dobra. Oczywiście się zamienimy, spróbujemy sobie nawzajem. Ale mówię Ci moja cecha. Słuchajcie, przy okazji, korzystając, chcę się z Wami pożegnać, bo już nic takiego nie będzie, po prostu zjemy, jeszcze poglądamy i trzeba będzie iść spać. Także dziękuję Wam za wspólne spędzenie weekendu. Patrzę na swoje brwi. Ale moje jest coraz lepiej. Komentujcie, dajcie kciuka w górę za film, że jestem z Wami. Kto nie subskrybuje, no to subskrybujemy z dzwoneczkiem, żebyście wiedzieli na bieżąco o filmach, jak dodaję. I co, widzimy się w kolejnym vlogu. Trzymajcie się, hej!